No i teraz na koniec jeszcze taki temat, który mnie bardzo interesuje. Mianowicie, no nie tylko mnie, jak się okazuje, we Wronkach oczywiście wie Pani, o który chodzi, kultura. Kultura we Wronkach. I od razu, żeby już uciąć wszelkie dyskusje, to chciałabym powiedzieć, że tak, będziemy teraz, będę Pani zadawać pytania, które nie dotyczą biblioteki, nie dotyczą kina, muzeum, dotyczą stricte Domu Kultury i nie dotyczą również sekcji, które znakomicie są prowadzone od wielu, wielu lat. I jak się im nie przeszkadza, to rzeczywiście robi się to rewelacyjnie. Chodzi mi o taką tą kulturę zewnętrzną, której brakuje tym, powiedzmy, mieszkańcom niemłodzieżowym, tak? Albo już nawet młodzieży i trochę wyższej, czyli takiej szerokiej, czyli w niedzielę i soboty mamy czarne dziury we Wronkach przeważnie, tak? No, w ostatnią niedzielę nie mieliśmy. No, myślę, ale że w kolejną niedzielę tylko, też nie mieliśmy i bardzo. Następną niedzielę też nie będziemy mieli. Bardzo się cieszę, ale w związku z tym właśnie chciałam zadać kilka pytań, które pojawiają się wśród moich czytelników, ponieważ temat kultury i temat dyrektora kultury, bo to konkretnie o dyrektora chodzi, to jest najbardziej dyskusyjny temat po wyborach. I tak jak kandydat na burmistrza Robert Dorna mówił prosto z mostu, że nie widzi współpracy z obecnym dyrektorem, tak, nasz burmistrz widzi współpracę i daje drugą szansę, tak? Tak, zakładamy, że chcemy współpracować. No to jest tak, że chcemy współpracować ze wszystkimi osobami, które no, pracują w naszych jednostkach, tak? Oczywiście są obszary, które też widzimy, które wymagają poprawy albo innej organizacji i będziemy i cały czas już to robimy, ale też będziemy dążyli do tego, żeby rzeczywiście lepiej nasze jednostki też funkcjonowały, między innymi Wroński Ośrodek Kultury. Chcemy rozwijać ofertę. Ja jestem człowiekiem kultury. Ja uczestniczę w tych wydarzeniach i jeżeli cokolwiek jest, to ja staram się zawsze być. Widzę plusy, widzę minusy, widzę, co można poprawić. Jakby ta informacja też będzie trafiała, już trafia do dyrektora. Nakreśliliśmy sobie cele na jesień, jak ma wyglądać oferta kulturalna jesienią. No mam nadzieję, że to przyniesie skutek taki, że mieszkańcy będą zadowoleni z oferty kulturalnej oferowanej na terenie gminy. Zanim mówiłam, dobrze, to znaczy tak, Wy przekazujecie tę informację, czy ona trafia, to zobaczymy, bo ja mam już wieloletnie doświadczenie, że niestety wiele rzeczy nie trafia, po prostu nie trafia. Czyli na pytanie, czy Pan Burmistrz i Pani Burmistrz są zadowoleni z pracy dyrektora WOK, praktycznie dostaliśmy odpowiedź, że nie do końca. Że znaczy, są uwagi. Ja się wypowiadam w swoim imieniu, nie chciałabym tutaj wypowiadać się za Pana Burmistrza. Mam nadzieję, on jest otwartym człowiekiem, bardzo chętnie z Panią porozmawiam i też się wypowiem. Jasne, tak. Znaczy, oferta kulturalna zawsze będzie ofertą bardzo dyskusyjną, bo jednemu będzie pasowało coś, co drugiemu nie pasuje. Trochę to tak jest z tą drogą, o której mówiliśmy. Także jeden będzie zadowolony, że w ogóle takie wydarzenie jest, a drugi powie, że co to jest za wydarzenie. Więc to, kultura też nie jest takim zero-jedynkowym odbiorcą. Tak? Też jestem odbiorcą. Też. Tak. Wroniecką kulturę stawiam ponad wszystko. Ola wie, że idziemy najpierw na wszystkie wronieckie imprezy, a potem jedziemy poza granicę i bardzo często żałujemy na przykład, że siedzimy tu, a fajne imprezy poza Wronkami nam umykają, ale mamy też tą lojalność właśnie wroniecką. No, nie do końca się z tego cieszę, nie? Ale tak mam. Znaczy, mam nadzieję, że kultura będzie jeszcze bardziej otwarta, tak? Że rozwiniemy ją do tego momentu, że rzeczywiście będą z niej korzystały nie tylko konkretne grupy, bo zdaję sobie sprawę, że na ten moment jest sporo bardzo dobrej oferty, tak, ale dla dzieci. Dla bardzo ograniczonych grup naprawdę dla dzieci jest dużo. I mam nadzieję, że ta oferta będzie się rozwijała sukcesywnie, także rzeczywiście nasi mieszkańcy będą mogli z niej korzystać. Oferta właściwie kończy się tak w średnich klasach szkoły podstawowej tak naprawdę, bo dla ósmoklasistów to już tam za bardzo ofert nie ma. Natomiast ja mam w tej chwili biuro na Placu Wolności i miałam taki klub sympatyków, który no, musiałam niestety przeprosić, żeby sobie znaleźli inne miejsce, bo mało kulturalni byli, ale oni rzeczywiście naprawdę nie mają co z sobą zrobić. To są tacy nastolatkowie. No i jak ja im zaproponowałam, że ma iść pograć w piłkę siatkową piasku na bulwarze, to śmiech długo jeszcze za mną się ciągnął.
Także tutaj... Znaczy, powiem tak, jeżeli chodzi o akurat o grupę młodzieżową, ja zdaję sobie sprawę z tego, że to jest bardzo trudna grupa i dla niej dorośli nie zaoferują nic, co ich będzie interesowało. Oni mają już swoje pasje, swoje zainteresowania, albo ich po prostu nie mają i nadal szukają. Ale to nie jest tak, że zrobimy teraz, zorganizujemy jakieś wydarzenie i oni przyjdą. To jest bardzo specyficzna, tylko chodzi o to, że my... ale trzeba, tak. trzeba szukać dotarcia do nich, ale na pewno nie, nie taką szukamy, konserwatywną nie. ofertą nie, kulturalną. Nie, absolutnie, absolutnie. Ja myślę, że można dotrzeć nawet do takiej młodzieży, chociaż tak jak Pani mówi, jest to rzeczywiście bardzo trudne. Wyłowiłam z tej poprzedniej wypowiedzi takie zdanie, że nie wszyscy są zadowoleni z tego, co proponuje się. No ja bym była zadowolona, gdyby mi w ogóle coś zaproponowano. Nie tylko raz na miesiąc, bo jeżdżę do różnych miejscowości, sobie tutaj spisałam, żebym potem za długo nie myślała. Szamotuły, Szybsko, Pniewy, Kwilcz, Lubasz, Czarnków, Sieraków, Międzychód, wsie, gdzie rzeczywiście no, odbywają się naprawdę fantastyczne imprezy. To nie chodzi o jakąś wysoką kulturę, typu występ zespołu Turpięgi, który odbył się na dużej sali przy 7-osobowej widowni, bo to jest żenujące dla Wronek w ogóle, nie? Że coś takiego się odbywa. Ale po prostu szukajmy kontaktu z mieszkańcami i pytajmy, co oni by chcieli, tak? Żeby oni nie musieli jeździć na przykład do takiego Ostroroga, bo tam jakiś koncert. Bo Lubasz, bo coś. Ja na szanty pojechałam do Lubasza w niedzielę. Zdaję sobie tu mi proponowano szanty chyba 5 albo 6 lat temu, 7, nie wiem. Znaczy na pewno musimy popracować nad spojrzeniem na kulturę i nad spojrzeniem na organizację wydarzeń kulturalnych. Bo są bardzo ciekawe oferty, które są proponowane i przez bibliotekę, koncert też się zdarzają, bardzo ciekawe. Przez muzeum, na spacerze ostatnio po Wronkach. No ja byłam bardzo zaskoczona ilością osób, które... W zakładzie karnym już nie ma miesiąca miejsc. Tak. Dlatego już na samym początku zaznaczyłam, żeby tutaj się nie oburzali wszyscy, bo to naprawdę nie dotyczy go. To dotyczy właśnie tej takiej oferty dla zwykłych ludzi. Tylko tą ofertę, którą proponują jednostki, bo też trzeba patrzeć na to, że Wroński Ośrodek Kultury to nie jest tylko Wroński Ośrodek Kultury. To są te biblioteki, to jest muzeum, to jest kino, to jest cały twór jako jeden. I my też musimy patrzeć na to, że te jednostki naprawdę dają nam bardzo ciekawą ofertę. Tak, ale one dają ofertę na zasadzie takiej, że jak przychodzi sobota i niedziela, to ja wyjeżdżam do tych wszystkich miejscowości, obok jeszcze paru innych. Na wieś mnie gdzieś zaprosili, nawet jako patrona medialnego. Na wiejską imprezę, świetną zresztą. Natomiast we Wronkach, tak jak mówię, jest czarna dziura. W soboty, w niedzielę. Na pewno trzeba nad tym popracować. I o to mi chodzi właśnie. Właśnie o to mi chodzi. Także ja pracuję w tygodniu, też nie zawsze mogę się... Staram się wyrywać na wszystko, co jest. Tak, ale jeśli to jest przed południem na przykład, czy w godzinach takich średnio południowych, no to ja nie mogę iść na koncert, bo czy tam nawet na tą 16 to mi jest trudno się wyrwać, nie? Znaczy, z tego co kojarzę, to większość imprez organizowanych właśnie czy przez bibliotekę, czy przez muzeum, jeżeli to są takie imprezy otwarte, to one zazwyczaj w weekendy się tak, ale to ja mówię, no to są takie sporadyczne i też ja nie wymagam, żeby co tydzień był spacer po mieście z muzeum organizowany, bo to jest niemożliwe rzeczywiście, nie? Teraz już nawet w niedzielę są dyżury muzeum, ale proszę mi wierzyć, że ja mam biuro na Placu Wolności, czyli w takim centrum bym powiedziała, epicentrum. I ja na przykład w soboty robię za informację turystyczną. Naprawdę regularną informację turystyczną. Nawet dostałam ostatnio podziękowanie na piśmie za to. Panie ze Śląska przyjechały rowerami, nauczycielki, emerytki i jeździły po okolicy i się pytały, gdzie tu można coś zobaczyć, bo były zobaczyć osiołka, mi się bardzo podobało, no więc posadziłam ich na ławeczkę Krystyny i Kornela i opowiedziałam wszystko, co chcieli wiedzieć, także... Czyli nie tylko informacja, ale też przewodnik. Tak, przewodnik dostali jeszcze uszy osiołka, wróciły sobie zrobić zdjęcie na rynku i z takim zażenowaniem musiałam im odpowiadać na pytanie, że jest sobota popołudnie, ja tutaj siedzę i pracuję, a właściwie to nie mam ich gdzie wysłać.
nie mają, no bo gdzie ja mam ich wysłać? Muzeum jest nieczynne, nie? Kościoły pozamykane. No to im sama poopowiadałam. Ale to właśnie o to mi chodzi, że my nie mamy takiej jakiejś oferty fajnej, którą można by było, a myślę, że jako Wronki moglibyśmy mieć. Tak, ja też tak myślę. Ja myślę, że no to nie jest tak, że nie mamy nic do zrobienia. Mamy bardzo dużo do zrobienia w obszarze, ja nie mówię tylko o kulturze, ale turystyki, edukacji. Tak. Przecież mamy wartę nie do końca wykorzystaną, w ogóle nie wykorzystaną, którą naprawdę można by było turystycznie bardzo mocno wykorzystać. Brakuje nam ścieżek rowerowych, tak, żeby rzeczywiście ci ludzie dojeżdżali bezpiecznie. Brakuje, to jest bardzo oględnie powiedziane. Tych problemów takich organizacyjno-formalnych, ofertowych jest naprawdę dużo. Mhm. Ale to, ja myślę, że jest chęć do tego, ja naprawdę to czuję, że jest chęć do tego i tu ze strony i pana burmistrza, i rady, i jednostek, żeby rzeczywiście te Wronki były bardziej aktywne, bardziej otwarte, nie tylko na mieszkańców, ale też na tych przybywających turystów. Tak, bo to dla nas też w jakiś sposób... To jest ogromny wizerunek, ale to są też pieniądze, tak? No, bo to wtedy zarabiają nasze restauracje, wtedy zarabiają nasze hotele, jeżeli zaczynamy przyciągać, no to ten lokalny biznes. Pani była przeszczęśliwa, że sobie może magnesik z Wronkami kupić na przykład. Tak, bo jej wnuczka zbiera i już stwierdziła, że chyba we Wronkach nigdzie nie ma i tu nagle cud jest, a my mamy 44. Świetnie. No i magnesiki z Wronkami. No widzisz, Grażyna, to jest tak, że mamy sporo rzeczy, o których nikt nie wie. Nie wie. Mhm. No bo to pod lampą zawsze nam ciemnie. Ja sobie zdaję sprawę. To prawda. No. Ale właśnie to takie rozmowy jak teraz są po to, żeby właśnie promować różne rozwiązania i między innymi to, że można przyjść do ciebie i zakupić magnes, który będzie pamiątką i zarówno i dla mieszkańców, ale i dla tych osób, które odwiedzają Wronki. Z muzeum, z panią Darią właśnie rozmawiamy między innymi też o gadżetach. Ona też ma sporo fajnych pomysłów na gadżety wronieckie. Tak, bo to naprawdę jest potrzeba takich rzeczy. Tak, oczywiście. Bo to takie niedrogie, a faktycznie pamiątka, nie? Także... Tak, a jeszcze jeżeli rzeczywiście odnosi się do tradycji, do historii, to może mieć jakąś wartość taką edukacyjną, a może być też całkiem fajnym designem i mieć zupełnie już też inny wymiar. Tak. Więc a mamy naprawdę świetny potencjał. Potencjał mamy, tylko że tak jak mówię, no już powiem brutalnie, z tym panem dyrektorem to my tutaj szału nie zrobimy. To mówię z pełną odpowiedzialnością. Wiele organizacji nie chce z nim współpracować, ponieważ on nie słucha ludzi, nie słucha propozycji, sam wie wszystko najlepiej. Także tutaj współpracy na tej niwie nie będzie. Ale 20 lat temu prawie napisałam taki artykuł, teraz znalazłam w archiwum, jeszcze we wronieckich sprawach, że kultura to nie tylko WOG. I myślę, że tego się będziemy trzymać, że będziemy tworzyć tą kulturę po prostu wbrew nawet WOG-owi. Nie, tak nie może być. Kultura to jest przede wszystkim WOG. No, to jest jednostka gminna wpisana do rejestru instytucji kultury i ona jest odpowiedzialna za to, żeby realizować ofertę kulturalną dla mieszkańców. Dla mieszkańców. Czyli powinna słuchać tego, co mieszkańcy sobie życzą. Oczywiście, że tak. No i tutaj liczymy na to, że tak będzie, tak? Tak jest. Dobrze. Pani Grażyna nie wierzy, ale może uwierzy. Dobrze, mam nadzieję. Ja tam wierzę w cuda, parę razy mi się zdarzyły, także może akurat. Ja bardzo bym chciała, ponieważ no, ubolewam nad tym, naprawdę ubolewam, bo wiele rzeczy fajnych można było zrobić i jakoś tak. Ja mam nadzieję, że teraz jest przestrzeń na to, żebyśmy rzeczywiście robili. Moim zdaniem kluczem do sukcesu będzie to, że rzeczywiście my jako urząd jesteśmy zainteresowani. Ja osobiście jestem zainteresowana tym, żeby oferta kulturalna była odpowiedzią na potrzeby mieszkańców. No także będziemy współpracy. Ja tu pan dyrektor też oferowałam i mam nadzieję, że ta współpraca będzie. No, ja też co jakiś czas tak właśnie mam nadzieję, potem znowu się okazuje, że niekoniecznie. No i jak się obraziłam na WOG w czerwcu i nie napisałam ani jednego artykułu, ponieważ w maju napisałam 92 notatki o WOG-u, o działalności w ogóle całego
całej instytucji kultury, a pan dyrektor powiedział mi, że go hejtuje, no to stwierdziłam, że się obrażę i w związku z tym nie było wzmianki na Wronieckim Bazarze o Dniach Wronek. No, ale nigdy od wielu, 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 wielu lat nie proszono mnie o patronat medialny, za to poproszono portal, który miał wtedy słownie 67 obserwatorów. No to ja po prostu nie wiem, co mam robić w takiej, bo ja mam to moje serce kulturalne po prostu bardzo cierpi, tak, że tak jest, jak jest, że proszą mnie wszędzie wokół i to nie chodzi o takie wielkie proszenie. Tylko na zasadzie, będziesz patronem, będę, okej, okay, dzięki. Przyjadę, sfotografuję, sfilmuję, puszczę, tak? Siedzimy po nocach nieraz na imprezach, tak jak ostatnio na Garden Party w Obrzycku. Ola całą noc siedziała i filmowała. Ja zabawy w Nowej Wsi, wszystkie inne zabawy, także... No ale jeśli ktoś nas nie chce, to co my mamy zrobić? Na siłę? Znaczy, nigdy nic na siłę. To znaczy, ja jestem akurat przeciwnikiem tego, żeby na siłę, natomiast mam nadzieję, że to twoje kulturalne serce będzie... Tak, bo znowu się przestałam gniewać na pana dyrektora i znowu publikuję. Także Ola mówi, ja już sama nie wiem, co robimy. No, no co robimy? No, no po prostu. No, ale przyznasz, że koncert w niedzielę był bardzo dobry, na fajnym poziomie. Mi po prostu brakuje takich rzeczy. Takich rzeczy właśnie takich, jak w Szamotułach. Po prostu... Bez jakiegoś wielkiego zadęcia jest scena, jest artysta. Ja nie wybieram sobie artystów. Niech się w ogóle coś dzieje, po prostu. Żeby ludzie nie mówili, że nie mają gdzie iść. A potem ja będę pisała, ale jak? Było, chwila. Dlaczego nie byliście, tak? No to teraz zapraszamy w niedzielę na integrację do Olszynek. Teraz na integrację do Olszynek. Aż sobie próbuję wyobrazić tą integrację w tych Olszynkach. I jakoś tak mi trudno. Rozumiem, że scena będzie rozstawiona. Scena będzie rozstawiona, tak. No dobrze, no to może tutaj... Czy myślisz, że to jest lepsza lokalizacja niż na Placu Targowym? Tak. I na pewno lepsza lokalizacja niż na dużej sali? Zdecydowanie, tak. Jest zdecydowanie. My nie mamy takiej fajnej lokalizacji, jak żeby ona w Nowej Wsi w parku. To jest taka scena. No, to za mała scena. Bo to pod to wydarzenie jest za mała scena, za mała przestrzeń. Ale natomiast... aż by się prosiło taką, nie? Tak, prosi się. Mm-hmm. Natomiast tutaj mamy stary projekt. No, znaleźliśmy stary projekt. No proszę. Stary projekt. A mówiliście, że nie idzie. Że nie ma. Jest. No, ja muszę powiedzieć, że mamy tutaj. Ja go jeszcze pamiętam. Bo ja stara jestem. Ja pamiętam dużo rzeczy. Tak. To jest mój ból.